Przyjechałam dzisiaj do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Warszawie, żeby dowiedzieć się, co możemy zrobić, aby poprawić jakość żywienia dzieci w żłobkach i przedszkolach. Mam nadzieję, że uda mi się uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania. Dzień dobry, Anna Makowska. Konrad Kalata, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna. Prawnik, zapraszam. Mam do Pana parę pytań, mam nadzieję, że uda się odpowiedzieć na wszystko. Bardzo dziękuję, że zgodził się Pan na rozmowę. Mam kilka pytań odnośnie do kontroli placówek, ponieważ mam bardzo dużo informacji od rodziców, z rozpaczonych rodziców, którzy mają bardzo duży problem z żywieniem swoich dzieci w placówkach, zarówno w żłobkach, jak i w przedszkolach. I problem polega na tym, że to są takie przykłady. Dziecko dostaje coś innego niż jest w menu, albo dziecko dostaje produkt, którego w ogóle nie powinno dostawać. Produkty, czy surowce, czy posiłki są w ogóle niezgodne z ustawą, czyli na przykład niemowlę w żłobku dostaje 1/4 porcji z cateringu dla osób dorosłych, czyli są tam substancje, których w ogóle niemowlętom nie powinno się podawać. To są takie przykłady sytuacji, kiedy rodzic widzi, że coś jest nie tak, ma na to dowody, bo ma zdjęcie na przykład, jeżeli odbiera dziecko w trakcie podwieczorku i widzi, co dziecko je, to może zrobić na przykład zdjęcie, wiem, że nie może wynosić takiego posiłku, ale może zrobić zdjęcie produktu, to są czasami markowe produkty, i może zrobić tego samego dnia zdjęcie jadłospisu i na tym jadłospisie wiszącym jest co innego, a dziecko dostaje fizycznie co innego. I to nie są jednostkowe jakieś tam, nie wiem, raz w miesiącu się zdarzy, że surowiec nie dotarł do firmy cateringowej, tylko to są bardzo powtarzalne sytuacje, kiedy co innego jest w menu, a co innego dziecko dostaje. I zdarza się tak, że rodzic idzie do dyrekcji, a dyrekcja nie widzi w tym żadnego problemu. I w momencie, kiedy chce zadzwonić do firmy cateringowej, firma w ogóle nie odbiera telefonu, nie ma żadnego kontaktu. Co w takiej sytuacji taki rodzic może zrobić? Nadzór nad warunkami żywienia zbiorowego w placówkach oświaty, w placówkach wychowania, również w zakresie właściwości zdrowotnej posiłków, w zakresie dostosowania tych posiłków do potrzeb rozwojowych dzieci. Nadzór jest sprawowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną i prowadzony jest w formie urzędowych kontroli żywności. Mhm. Czyli taki, co rodzic może poprosić o taką kontrolę? Tak. A gdzie ma się zgłosić? Na przykład jest to jakaś mała miejscowość, czy ma do jakiejś gminnej stacji, czy jak to? Na terenie każdego powiatu funkcjonuje powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, do której każdy obywatel może zgłosić tak zwaną interwencję. Mhm. Interwencja to jest, mówiąc w dużym uproszczeniu, zgłoszenie obywatelskie wskazujące na możliwość nieprawidłowości sanitarnych i higienicznych. Żadna stacja powiatowa nie ma prawa odmówić przyjęcia interwencji, jeżeli z jakichkolwiek powodów ta interwencja zostaje skierowana do stacji, która jest niewłaściwa, bo przykładowo rodzic nie zwrócił uwagi, że jest to inny powiat, wówczas stacja przekazuje tą interwencję do stacji właściwej, odpowiadającej danemu powiatowi. Więc te interwencje nie giną, nie są lekceważone i co jest bardzo ważne, mechanizm interwencji, rozpatrywania interwencji w Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest w dużym stopniu uwolniony od formalizmu odnośnie sposobu wnoszenia. To jest bardzo ważne, ponieważ rodzic, który złoży tą interwencję za pośrednictwem zwykłej poczty elektronicznej, a nawet telefonicznie zgłosi taką interwencję na numer danej stacji powiatowej, ma prawo oczekiwać, że stacja powiatowa się tą interwencją zajmie. I co więcej, stacje powiatowe mają obowiązek informować osoby interweniujące o sposobie załatwienia interwencji. Nie jest to specyfika warszawska, jest to regulacja ogólnopolskiego systemu jakości wdrożonego w Państwowej Inspekcji Sanitarnej i w zasadzie w całej Polsce można spodziewać się, należy spodziewać się tego samego, że interwencja będzie rozpatrzona,
a o tym, w jaki sposób będzie o tym poinformowany interweniujący. I tym terminem podstawowym jest termin miesięczny, który jest zbieżny z terminem prawnym na załatwienie sprawy administracyjnej, ponieważ my wobec tego kontrolowanego również jesteśmy związani terminem, musimy sobie z nim poradzić w ciągu miesiąca, więc przyjęliśmy, że również wobec osoby interweniującej w ciągu tego miesiąca jesteśmy w stanie przekazać jakąś sensowną informację, co zrobiliśmy, a jeżeli się nie wyrobimy, to również informujemy, co się zdarzyło, co stoi na przeszkodzie terminowemu załatwieniu interwencji i kiedy ta interwencja będzie załatwiona. Więc jest to działanie moim zdaniem dosyć przejrzyste i w całej Polsce wygląda to mniej więcej tak samo. Takie interwencje można składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej stacji powiatowych. Można oczywiście składać w sposób standardowy, czyli wysłać list pocztą, można posłużyć się zaawansowanymi środkami komunikacji elektronicznej, czyli ePUAP-em przy pomocy profilu zaufanego. Można złożyć taką interwencję również telefonicznie na udostępniony numer telefonu, czy to komórki żywnościowej, czy to numer telefonu służącego do kontaktu z ludnością. Wówczas jest z takiego telefonicznego zgłoszenia robiona adnotacja z przyjęcia interwencji, więc to również nie ginie. To również powoduje wszczęcie jakichś czynności. Czyli ja jako rodzic na przykład poprzez ePUAP albo telefonicznie, albo mailowo proszę o kontrolę takiej placówki. Na przykład mogę wysłać zdjęcia, że tutaj jest coś nie tak. Mogę pokazać te dowody, które mam, że tutaj są jakieś nieprawidłowości. I Państwo odpowiecie mi w ciągu miesiąca, że albo jakaś tam kontrola się zaczyna, albo że dostaliście zgłoszenie i że procedujecie. Tak. Czyli jakaś odpowiedź w ciągu miesiąca powinna być. Kontrole interwencyjne mają co do zasady priorytet. Co do zasady mają priorytet, więc w ciągu tego miesiąca coś już się powinno zadziać, a z reguły dzieje się w zasadzie wszystko, co powinno się zadziać. Czyli kontrola i ewentualnie jakieś dalsze czynności mające doprowadzić do trwałej poprawy. Bo w takich sytuacjach, kiedy jest jakaś firma cateringowa, powiedzmy na mniejszym terenie i ta firma cateringowa dostarcza posiłki i dla osób dorosłych, i dla dzieci w przedszkolu, i dla dzieci żłobkowych i to jest to samo menu, to oznacza, że dzieci żłobkowe, czyli na przykład niemowlęta, dostają substancje, których w ogóle nie powinny dostawać, bo takie surowce jak mięso konserwowane azotynem sodu, czy tłuszcze utwardzane, tłuszcze częściowo utwardzane, to się w ogóle nie nadaje, nie dość, że dla dzieci, to jeszcze dla niemowląt w ogóle absolutnie powinny być to substancje, które się nigdy nie pojawiają w menu. I teraz jak Państwo dostajecie taką informację, że no, ta 1/4 porcji menu dorosłego jest dawana dzieciom żłobkowym, to jest absolutnie niedopuszczalne. Albo jeżeli ja wyślę zdjęcia tych produktów, które się nie powinny znajdować. Czasami w jadłospisach jest na przykład konkretna marka produktu, że na przykład na podwieczorek jest i tutaj jest słodycz, bo też dostawałam takie zdjęcia menu, gdzie przez 5 dni codziennie na podwieczorek był komercyjny słodycz. I jest podana marka, także można bardzo łatwo sprawdzić skład takiego produktu. To są słodycze markowe, bardzo znane, bardzo popularne. Problem w tym, że przez 5 dni codziennie na podwieczorek jest ten słodycz, który no, skład ma powiedzmy średni, tak to ujmijmy. Czyli jak ja wyślę takie zdjęcie tego menu, że coś tu jest nie tak, to Państwo mi w ciągu miesiąca odpowiecie, co Państwo robicie, co Państwo planujecie. A jak to wygląda właśnie od strony Państwa? Jeżeli dostajecie takie informacje, że ta placówka zamawia z firmy cateringowej na przykład 20 posiłków, ale dzieci jest 40. Co Państwo robicie w takich sytuacjach? Jeżeli kontrola wykazuje, że te posiłki dostarczane dzieciom nie odpowiadają. No to łatwo, prawda, sprawdzić, że jest ilość dzieci inna, a jakość tych ilość posiłków jest inna. Po prostu jest analizowane, czy jest to jakość tych produktów adekwatna, czy ich ilość jest odpowiednia do potrzeb rozwojowych dzieci. Jest sporządzana ocena tego jadłospisu. Ta ocena jest przedstawiana kontrolowanemu. Kontrolowany ma obowiązek odnieść się do tego i przedstawić jakieś swoje w tej kwestii wyjaśnienia. Jest to jego prawo jako kontrolowanego, więc no, oczekujemy wyjaśnień, oczekujemy jakiejś propozycji szybkiego uzdrowienia tej sytuacji. No, czasem jest tak, że kontrolowany jest w stanie nas przekonać do swoich racji. Natomiast, tak jak mówię, jest to postępowanie, które rządzi się pewnymi rygorami. My mamy obowiązek przedstawić nasze oczekiwania kontrolowanemu w związku z tym, co stwierdziliśmy, a kontrolowany ma obowiązek wyjaśnić,
co zamierza z tym zrobić. Jeżeli chodzi o samą ocenę jadłospisów, w zasadzie one, te oceny nie prowadzą do wydawania decyzji nakazujących administracyjnych, natomiast niewątpliwie istnieje prawny wymóg, aby żywienie w placówkach żywienia zbiorowego dla dzieci odpowiadało określonym normom, więc nie jest to zawieszone w próżni prawnej. Zarówno ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, jak i ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 wyraźnie wskazuje, że jest potrzeba żywienia w sposób zdrowy, zrównoważony, zbilansowany i dokładnie odpowiadający potrzebom rozwojowym dzieci. Jeśli chodzi o przepisy żłobkowe, przepisy odsyłają do wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia. Jeśli chodzi o przepisy szkolno-przedszkolne, one są bardziej precyzyjne, wskazują konkretne grupy produktów, konkretne posiłki, które muszą spełniać określone wymagania, a w pozostałym zakresie bardziej szczegółowym również odsyłają do wytycznych wyspecjalizowanych instytucji. A co Pana zdaniem zrobić w takiej sytuacji, kiedy placówka kompletnie nie rozumie powagi sytuacji? Czyli Państwo przyjeżdżacie na kontrolę, oni mówią tak, tak, poprawimy, poprawimy i sytuacja się powtarza. Czyli panie w placówce uważają, że wiedzą najlepiej, bo one od 30 lat gotują dla dzieci. One wiedzą, że rosół to musi być na kostce, że mięso musi być 5 razy w tygodniu, 2 razy dziennie, bo one tak zawsze gotowały. One wiedzą, że pójdą sobie zrobić kanapki dzieciom, czyli wyjdą z placówki do sklepu za rogiem, kupią chlebek, kupią dżemik i sobie zrobią na margarynce, która też ma fatalny skład na przykład, ale wiedzą, że dzieci zjedzą, bo to dżemik słodki z cukrem. Czyli Państwo mówicie swoje, placówka kompletnie to ignoruje. To nie ma mowy nawet o tym, że ktokolwiek tam będzie czytał jakiekolwiek rozporządzenie albo jakiekolwiek zasady, bo to są ludzie, do których bardzo trudno dotrzeć. Trudno im wytłumaczyć, że niemowlęta muszą mieć określony sposób żywienia, że tam się nie mogą pojawiać pewne składniki, albo że dzieci przedszkolne nie mogą jeść słodyczy 3 razy dziennie, że nie mogą dostawać cukierka w nagrodę. A są takie placówki, gdzie dziecko potrafi 3-4 razy dziennie być nagradzane, na przykład cukierkiem, lizakiem, gumą rozpuszczalną. Co w takiej sytuacji zrobić? Że okej, po kontroli jest chwilę dobrze, a potem sytuacja wraca do stanu no nieakceptowalnego tak naprawdę. Czy to jakoś do jakichś prawników iść, czy do gminy, czasami jest też tak, że się idzie do wójta i wójt też uważa, że jest wszystko super. Gdzie tu dalej uciekać? Gdzie tu dalej uderzać? Do kogo tu pisać? Powiem tak, jeżeli czynności kontrolne nie przyniosą poprawy, w pierwszej kolejności warto te interwencje ponawiać, ponieważ jeżeli jakiś podmiot nie rozumie zasad, jakie powinny rządzić żywieniem dzieci, to prędzej czy później sprawa przyjmie obrót dla niego nieprzyjemny, ponieważ inspektor w razie stwierdzenia uchybień ma prawo wydać decyzję. To już jest konkretny nakaz z konkretnym terminem. Do jego wykonania może być wykorzystany przymus państwowy. Nie jest to nic przyjemnego. Z doświadczenia wiem, że w Warszawie takie decyzje nie są potrzebne, ale my ich nie wykluczamy. Jest to narzędzie, które jest do naszej dyspozycji. Natomiast warto wspomnieć... A co, zakaz prowadzenia placówki? Nie, to nie o to chodzi. To jest nakaz dostosowania norm żywienia w placówce do wymogów rozporządzenia i ustawy. Po takiej decyzji w terminie wyznaczonym jesteśmy uprawnieni przeprowadzić kontrolę sprawdzającą. Jeżeli przegląd jadłospisów wykaże, że nie doszło do poprawy, no decyzję uznajemy za niewykonaną i można się spodziewać jakiejś formy egzekucji. Natomiast niezależnie od tych form administracyjnych przysługujących Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wydaje mi się, że niewykorzystane zupełnie jest możliwość oddziaływania, którą przewidziała ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, co dosyć ciekawe, jak przejrzałem tą ustawę przed naszym spotkaniem, zwrócił moją uwagę zapis, że w szkołach i placówkach, w których działają rady rodziców, te rady rodziców mają prawo oczekiwać od dyrekcji, aby dyrekcja zorganizowała żywienie w sposób odpowiadający potrzebom żywieniowym dzieci, czyli z uwzględnieniem wszystkich tych wytycznych. I co więcej, dyrekcja, która będzie podzielała opinię negatywną rodziców o jadłospisach,
może nawet wypowiedzieć, rozwiązać umowę z firmą, zapewniając, tak, bez wypowiedzenia. Oczywiście problemem zapewne będzie sytuacja, w której dyrekcja nie jest zainteresowana z przyczyn finansowych. Rzeczywiście wówczas Rada Rodziców może mieć problem z wymuszeniem na dyrekcji jakichś pozytywnych zmian. I wówczas no, faktycznie może się okazać, że składanie interwencji do inspekcji sanitarnej przyniesie lepszy, bezpośredni efekt. A czy Państwo będziecie jakoś reagować, jeżeli ja jako rodzic na przykład zgłoszę taką potrzebę kontroli, Państwo przyjeżdżacie na kontrolę, podczas kontroli jest wszystko super, po załóżmy 6-8 tygodniach sytuacja wraca do normy, tej nieprawidłowej normy. Albo podczas kontroli Państwo kontrolujecie jadłospisy, które są zgodne z ustawą, ale niestety w praktyce wygląda tak, że dziecko dostaje co innego do jedzenia niż jest w jadłospisie. I co wtedy? Ja mam co miesiąc do Państwa dzwonić i pisać, żebyście Państwo kontrolę robili, bo to też, no, czy to odniesie skutek, jeżeli ja będę cały czas do Państwa dzwonić, pisać, dalej tutaj jest sytuacja nierozwiązana, dalej dziecko, jadłospis ma prawidłowy, to wszystko jest pięknie ułożone, ale fizycznie dostaje coś innego. To dziecko wychodzi z podwieczorkiem, który jest inny niż na tej kartce napisane. Każdy produkt wykorzystywany w zakładzie żywienia zbiorowego to jest produkt, którego historia powinna być udokumentowana. Czyli nie wystarczy zadeklarować jakieś produkty, jeżeli w dokumentacji, czy to kuchni szkolnej, czy też firmy cateringowej, brak dowodu, że dany produkt został zakupiony i wykorzystany, wówczas jest to podejrzenie, że wykorzystuje się w żywieniu produkty niewiadomego pochodzenia. Te takie kupione w sklepiku za rogiem przez panią tam intendentkę, prawda? Bo to tak, też łatwo sprawdzić. Przede wszystkim, prawda? Idzie nam tutaj na rękę ta zasada, że każdy produkt żywnościowy powinien mieć swoją udokumentowaną historię. I za to udokumentowanie odpowiada podmiot organizujący żywienie. Czyli jeżeli jest coś zadeklarowane jako produkt oferowany dzieciom, to my chcielibyśmy się dowiedzieć, skąd on się wziął i obejrzeć na to dokumenty. I możemy w ten sposób dojść do właśnie tego typu praktyk, że inne rzeczy oferuje się dzieciom fizycznie na stołówce, a inne są deklarowane na jadłospisach. Bo Państwo w czasie kontroli takiej placówki też, kontrolując placówki cateringowe, musicie kontrolować całą tą historię tego produktu, tak? Czyli skąd placówka ma produkt? Od firmy cateringowej. A firma cateringowa skąd ma produkt, tak? Cały ten szlak jest kontrolowany. Tak, czasem jest to po prostu czasochłonne. Czasem jest tak, że firma cateringowa swój zakład ma nawet w innym powiecie i wówczas przekazujemy prośbę o przeprowadzenie danej kontroli do sąsiedniego powiatu. Natomiast to wszystko jest prędzej czy później do udokumentowania, do wykazania, do sprawdzenia. Więc takie czasem kontrole mogą potrwać trochę dłużej, takie postępowania. Natomiast przepisy są jednoznaczne. Cokolwiek jest oferowane konsumentowi, powinno mieć swoją historię. Za każdą żywnością idzie dokument. No tak, i to ułatwia pracę, prawda? Tak. A mam pytanie jeszcze odnośnie do takiej sytuacji, kiedy przepisy nie są szczelne. Moim zdaniem przepisy są na tyle nieszczelne, że do dzieci, do tych posiłków trafiają produkty bardzo niskiej jakości. Oczywiście one są tańsze, natomiast bardzo często jest tak, że w podobnej cenie można kupić produkt wyższej jakości. Mam na myśli na przykład nabiał czy mięso. Przykładowo parówki. Można kupić parówki, które mają 40-50% mięsa, ale można kupić też parówki, które mają 80-90%. Jeżeli okej, mamy specyfikację i intendent zamawia surowiec, to może w specyfikacji napisać, że ten produkt musi mieć minimum 90% mięsa, ale jeżeli intendent ma w nosie przepisy, bo on wie najlepiej, bo on coś tam, albo jeżeli chodzi o kwestie finansowe i placówka niestety, ale nie zwraca uwagi na walory edukacyjne, a chce po prostu zarobić, to w tej specyfikacji nie napiszę, że ta mięsność musi być taka i taka, tylko po prostu parówki. No, jakie parówki tam będą? Przetarg wygrywa firma, która dostarcza najtańszy produkt o najniższej mięsności, czyli tego mięsa jest mało, stosunkowo mało. I dziecko takie 3-letnie dostaje parówkę, która mięsa ma na przykład 40%, a reszta to jest surowiec o obniżonej funkcjonalności w ogóle. No, z tego względu, że dyrekcja czy intendent nie są zainteresowani przepisami, nie są zainteresowani tym, co będzie dziecko jadło. I teraz jak Pana zdaniem
z Pana doświadczenia i wiedzy, jak to zrobić, żeby uszczelnić te przepisy, żeby było tak, że obojętnie co intendent myśli, obojętnie co myśli dyrekcja, żeby w placówce dziecko miało zapewnioną jak najwyższą jakość posiłku. Bo to, że placówka powinna mieć walory edukacyjne w jak najszerszym zakresie, czyli powinna też edukować w kwestii zdrowotnej i żywnościowej, to jest jedno. Ale żeby jakby ominąć te widzimisię dyrekcji czy intendenta, jak to zrobić, żeby uszczelnić przepisy, żeby to przepisy odgórnie zapewniały dzieciom, no niemowlętom na przykład, jak najwyższą jakość posiłków. Jak to zrobić? Od czego tu zacząć w ogóle? Powiem tak, przepisy są tworzone z założeniem, że będą stosowane w dobrej wierze. Jeżeli po kilku latach okazuje się, że ci, którzy te przepisy stosują, wykorzystują wszelkie luki, nieścisłości bądź brak precyzji, trzeba te przepisy uszczegółowić i wyeliminować wszystkie luki. W przypadku żywienia zbiorowego w placówkach oświatowo-wychowawczych mamy do czynienia zarówno z przepisami rangi ustawowej, do których zmian potrzeba znacznie więcej czasu i pracy i przede wszystkim woli politycznej, ale przecież mamy również rozporządzenie ministra zdrowia wydane na podstawie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, które może być doszczegółowione bez potrzeby zmiany ustawy. Wówczas jest to decyzja samego ministra zdrowia i procedura dużo prostsza i dużo krótsza. Natomiast jakieś zmiany systemowe, które akurat miałyby sens w przypadku żywienia w żłobkach, gdzie brak jest rozporządzenia wykonawczego, brak jest takiej delegacji do wydania takiego rozporządzenia, rzeczywiście tutaj wymagana byłaby zmiana samej ustawy i wprowadzenie delegacji do wydania takiego rozporządzenia, które by precyzyjnie określało te normy żywieniowe, właściwości tych posiłków. Obecnie w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 jest jedynie odesłanie do norm, które zaleca Instytut Żywności i Żywienia. Odesłanie, ale tak. Nie ma tutaj tej wykonawczego tego. Tak, natomiast tak. No, faktem jest, że są to pewne wytyczne. Wytyczne, które nie mają rangi przepisu prawa powszechnie obowiązującego. I jeżeli chcielibyśmy w jakimś stopniu uszczegółowić to wymaganie, należałoby zmienić ustawę, wprowadzić możliwość, obowiązek wydania rozporządzenia, które by to regulowało i takie rozporządzenie mogłoby być bardziej precyzyjne, bardziej konkretne. I wtedy można by się na tym opierać, również kontrolując placówki. I wtedy to też by dodało, to by było dodatkowe narzędzie dla państwa, żeby egzekwować tą jakość posiłków, omijając widzimisię i nie wiem, jakieś indywidualne preferencje dyrekcji. Tak, bo to są zawsze dyskusje na ten temat, co się komu wydaje zdrowsze, co komu się wydaje bezpieczniejsze, co komu się wydaje właściwsze dla danej grupy dzieci. Więc rzeczywiście sprzymierzeńcem urzędnika instytucji takiej jak Państwowa Inspekcja Sanitarna jest zawsze przepis możliwie precyzyjny. No właśnie, bo to jest fajne dodatkowe narzędzie, które nam upraszcza życie, wszystkim nam. A jak Pana zdaniem ugryźć ten temat? Czyli jak od czego tutaj w ogóle zacząć? Czy tutaj jakąś presję oddolną stosować? Czy znaleźć prawników, którzy pomogą tutaj jakieś zapisy stworzyć, takie chociaż takie wstępne? Czy zbierać podpisy? Od czego to w ogóle zacząć tą całą sprawę? Żeby uszczegółowić te przepisy w jak najszerszym możliwym zakresie? Przede wszystkim warto, aby obywatele zainteresowani rozwiązaniem danego problemu zaczęli się organizować po to, żeby w sposób właśnie zorganizowany i systematyczny wywierać presję, czy to na urzędnikach Ministerstwa Zdrowia, czy też na grupach posłów zainteresowanych zmianą danego stanu prawnego. Więc naturalnie dużo łatwiej jest przejść tą ścieżkę legislacyjną przy rozporządzeniu. Natomiast oczywiście w przypadku żywienia żłobkowego być może warto byłoby stworzyć albo wykorzystać już dział... Projekt obywatelski, co tak, natomiast warto, żeby za tym stało jakaś grupa obywateli zrzeszona w jakimś stowarzyszeniu, w jakiejś fundacji. Jest to proces oczywiście długofalowy, wymagający systematycznej pracy nad posłami, nad całymi ugrupowaniami, po to, żeby zainteresować, żeby zachęcić do wniesienia danego projektu. No i właśnie chyba tak to trzeba będzie zrobić. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Jak widać, są narzędzia, dzięki którym możemy poprawić jakość żywienia dzieci i niemowląt w placówkach edukacyjnych. Zachęcam Państwa do korzystania z tych narzędzi. Zgłaszajcie nie tylko placówki, które się kompletnie nie przejmują wytycznymi dotyczącymi żywienia dzieci, zgłaszajcie również nieuczciwe firmy cateringowe.
Tych kontroli będzie coraz więcej, one są potrzebne, one będą przeprowadzane, a ja zaczynam zabierać się za zmianę rozporządzenia. Życzcie mi powodzenia. Do zobaczenia następnym razem.